Jestem upoważniony do zorganizowania tej kaczmy. Już kilkakrotnie, znaczy od wielu, wielu lat to organizuję, także to, co tu Państwo widzicie, to jest moja organizacja. Odbywamy dzisiaj zebranie kopaczy. Zwołaliśmy je do Goły Węglowej, południowego koncernu węglowego, w przeddzień święta patronki naszej świętej Barbary. Piwo się pije. Golonka, śpiewanie najważniejsze jest. Kilkuset kopaczy z południowego koncernu węglowego SA biesiadowało przy złocistym napoju podczas największej w regionie karczmy piwnej. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w minionym roku odeszli na wieczną szychtę. A co cię tu sprowadziło, lisie majorze? Sprowadziło mnie to, że przyprowadziłem młodych lisów do ceremoniału skoku przez skórę. Po rozpoczęciu kaczmy będą młode lisy, które wstąpią do stanu górniczego. W naszym przypadku są to młodzi inżynierowie po Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy w tym roku podjęli pracę w południowym koncernie węglowym. No i potem już tradycyjna biesiada przy golonku, przy piwie i śpiewie. Lis major wprowadził nowe lisy, które tradycyjnie skokiem przez skórę zostały przyjęte przez kopaczy. Po prostu oni są, wychodzą na beczkę. No ja tam ten ceremoniał taki odprawiam, że wypytuję ich nazwisko, narodowość, prawda, skąd pochodzą. Oni skaczą, klękają na kolano. No ja ich później tam pasuję po prostu szpadą. Ze starym obyczajem będziecie pasowani na gwarka. Będziecie tymi, którym się nie od parady mówi bracie. Nazwisko? Matusek. Narodowość? Polska. Rodem? Z Jaworznia. Bądź dzielnym górnikiem. Nazwisko? Jankowski. Narodowość? Polska. Rodem? Z Szanowa. Bądź dzielnym górnikiem. Podzielona sala na ławę prawą, zakład górniczy Janina, i ławę lewą, zakład górniczy Sobieski, rywalizowała w górniczych przyśpiewkach. Dodatkowo w konkurencjach przed wysokim, a w sprawach piwnych nigdy nieomylnym prezydium startowali dyrektorzy zakładów, walcząc o punkty dla swoich załóg. Wspólny śpiew załogi, górnicze i biesiadne przyśpiewki oraz setki litrów piwa są tradycyjnymi elementami spotkań gwarków, które znakomicie integrują całą załogę. Szczęść Boże górniczej braci!